Wiele lat temu zajmowaliśmy się ratowaniem macew z cmentarza żydowskiego, który znajduje się za tym domem. No i właściwie w 2005 i 2006 roku wydobyliśmy tych macew blisko 40 z rzeki, bo z tych macew została zbudowana tama przez mieszkańców Jaślisk. No i stopniowo to miejsce rozkopywaliśmy i dotarliśmy aż do, że tak powiem, końca fundamentu tej tamy. Tam jeszcze wśród nich są ułamki masyw, znaczy takie nie do kompletu, bo są też niektóre udało nam się przyporządkować, mimo tego, że były w różnych miejscach tej tamy. Dlatego, że powstało pytanie, gdzie je złożyć, gdzie one mają bezpiecznie poczekać na rozwikłanie właśnie kwestii prawnych. Gmina nam użyczyła, jeśli tak można powiedzieć, magazynu. No i one tam leżą i czekają. My mamy z tego taką satysfakcję, że nagrobki, że tak powiem, nie leżą, nadal leżą nie tam, gdzie trzeba, ale powiedzmy, że było nie było, jednak w tym magazynie są bezpieczniejsze. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Niech odpoczywają w pokoju. We thank you very much for everything. So why, Szymon, what brought you to want to restore these? What brought you? Why not? Why not? No. What brought you? What brought you to do it? Not everybody does it. Not everybody has to.